Czy Twoja drewniana podłoga straciła dobry wygląd? Odnów ją za pomocą produktów firmy Bona. Krok pierwszy. To wszystkie produkty, których potrzebujesz. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę bona.com. Szlifuj podłogę do momentu uzyskania idealnej powierzchni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie bona.com. Delikatnie odkurz i oczyść za pomocą wilgotnego padu czyszczącego Bona. Krok drugi. Zaciągnij zasłony, aby zabezpieczyć powierzchnię przed działaniem światła słonecznego. Dokładnie zamieszaj zawartość pojemnika. Nanieś podkład wzdłuż krawędzi podłogi na oddalonym od wejścia końcu pokoju. Użyj pędzla lub małego wałka. Nie nanoś podkładu na wszystkie krawędzie za jednym razem, lecz lakieruj mokre do mokrego. Nanieś podkład równo i obficie, w poprzek słojów. Nie przyciskaj wałka do podłogi. Wygładź naniesiony podkład, tym razem wzdłuż słojów. Powtórz czynność na następnych 2 metrach podłogi. Nanoś na zakładkę z poprzednim fragmentem. Pozostaw do wyschnięcia na 2-3 godziny. Delikatnie przeszlifuj powierzchnię. Delikatnie odkurz i oczyść za pomocą wilgotnego padu czyszczącego. Nanieś warstwę lakieru do podłóg drewnianych i mebli w taki sam sposób jak w przypadku podkładu. Najpierw w poprzek, potem wzdłuż słojów na każdym fragmencie podłogi. Pozostaw do wyschnięcia pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw. Po 24 godzinach podłoga wygląda jak nowa. Krok trzeci. To wszystko, czego potrzebujesz do konserwacji swojej drewnianej podłogi. Do odkurzania używaj odkurzacza lub padu odkurzającego Bona. Do czyszczenia użyj środka do podłóg drewnianych oraz padu czyszczącego Bona. Gdy podłoga zaczyna przejawiać oznaki zużycia, nanieś pastę do podłóg drewnianych lub środek do konserwacji podłóg za pomocą padu aplikującego w celu zapewnienia doskonałych rezultatów. Bona. Podłogi drewniane to nasza pasja.